Avengers assemble. Oh, sorry, I'm late. Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Marvel's Avengers. Zostaw oczywiście kciuka, suba i dzwoneczek, jak jesteś nowy. Nie zapomnij też zostawić komentarza. Kontynuujemy naszą przygodę oczywiście w Chimerze. Teraz jesteśmy i gramy Iron Manem. Mamy chyba iść do Hulka. Gdzieś na dół. Tak, dokładnie tak. Wbijaj też na Facebooka, Instagrama, Discorda i Twitcha. Oczywiście linki są w opisie, więc zachęcam. Dobra, co tam Hulk naprawiłeś, powiedz mi. Ile to potrwa? Muszę dostać się do laboratorium technicznego, żeby zmodyfikować trochę sprzętu. Tylko usunę całą skrzynkę przyłączeniową i podłączę... O, dobra robota, kolego. No, to nie było takie trudne. Nie ma jak w domu. Okej. Rozejrzyjmy się najpierw. Rozejrzyjmy się najpierw po całym tym miejscu. O, co tu mamy? Nie. Jeszcze nie jestem gotowy na uruchomienie tego projektu. Okej. Skrzyneczka. Dobra, czy on ma oddzielne swoje wyposażenie? Ma oddzielne wyposażenie. Okej. A i umiejętności ma pewnie też oddzielne swoje, nie? Jeden punkcik, no właśnie. Okej. Będę z powietrzu przytrzymać lewy, by zanurkować w dół, starając by... To jest spoko, to wezmę. Bo to możliwe, że będę używał. Już parę razy chciałem tego użyć, nawet podczas walki ostatniej. Dobra. Jeśli mamy gdziekolwiek dotrzeć, musimy przygotować alternatywne źródło zasilania. Chimerę zbudowano z myślą o Terrigenie, ale mogę ją zmodyfikować, żeby chodziła na czymś mniej wybuchowym. Skanuję okolice w poszukiwaniu źródeł, ale chwilę zajmie mi identyfikacja sygnatur cieplnych rdzeni inicjatora. W międzyczasie muszę złożyć nowy pancerz. Gdzie znajdę części do naprawy maszyny produkcyjnej? Zlokalizowałem dobre miejsce z częściami. Współrzędne przesłałem na stół strategiczny. Czekają już na pana. Stół strategiczny, jasne. Naprawić maszynę produkcyjną, stworzyć nową zbroję, poderwać tę ptaszynę z ziemi. Okej. Użyj stołu strategicznego, żeby rozpocząć misję. Jeszcze jedną rzecz bym sprawdził sobie. Tu jest kampania. Tu jest trening Hulka. Tu jest warunek zielony. Ponowne zgromadzenie. Tu jest wyzwanie Harm pierwsze. Tu rozumiem, że jeszcze coś będzie. Ale ja mam zamiar się chyba tylko w sumie zajmować tym. Mam zamiar najprawdopodobniej się zajmować tylko i wyłącznie kampanią, więc... Więc lecimy, nie? Nie mam zamiaru robić tam żadnych takich questów itp. Obchodzimy tylko w sumie kampania, nie? Tu są te... I to są jakby te questy, nie? A tu są tamte. No dobra, no to są oznaczone, więc któryś z tych bierzemy, nie? Pustkowia Ataha, region por ten. A tu są dwa questy w ogóle. No dobra. To jest jakby misja Avengersów, a to jest co? Szkolenie Harm Hulka, a to? Misja gry wieloosobowej. Wyzwanie Harm pierwsze. Aha, to są wyzwania. No to jak? A tu jest tamto, tak? No tak, czyli to jest ten. Tabela mapa celów. Nie no, tylko to mnie interesuje, ten znacznik. Nie ten, tylko ten. Tak, bo tu są te questy. Tak, z tymi znacznikami. No to tylko mnie interesuje ten. Kampania, czyli tu lecimy, na pustkowia. Dobra.
Tutaj lecimy. Kampania ukończona 14%. No właśnie, mi się wydaje, że w ogóle nie ma sensu robić tych wszystkich jakichś tam wyzwań, tylko wziąć się za kampanię, ukończyć ją i tyle, nie? Bo te wyzwania to są w sumie dla trybu wieloosobowego, a tego za bardzo nie mam zamiaru robić. Przede wszystkim nie mam z kim tego robić, bo nikt z ludzi, których znam, nie ma tej gierki. W sumie ja też korzystam Dobra, z dostępu po prostu. Pierwszy przystanek. Jeśli Chimera ma się wzbić w powietrze, trzeba wymienić w niej bioneuronowe obwody żelowe. Przydałyby się też do ulepszenia mojej zbroi. AIM posiada eksperymentalny okręt desantowy, który można przejąć, by zdobyć te części. Niestety jest doskonale strzeżony. Czytałem raport, ale lokalna obrona AIM została stworzona z myślą o zmasowanym ataku lotniczym. Jeśli polecę sam, korzystając z osłony kanionu, powinienem się przemknąć i oskubać ten desantowiec. To ryzykowne, ale nie widzę innej możliwości, jeśli chcemy uruchomić Chimerę i ulepszyć pańskie zbroje. No okej. Okay. Prześlę na pański chat ostatnią znaną pozycję okrętu desantowego. Ściany kanionu uniemożliwiają mi pełne potwierdzenie tych informacji. Radzę działać szybko. Moja zbroja nie jest może arcydziełem, ale powinna mnie tam dowieść w jednym kawałku. No, maksymalnie w dwóch. Pocieszyłeś, chłopie. Musimy poruszać się szybko. Aktualizuję pański HUD. AIM chyba zauważyło nasze wtargnięcie. Może nazwiemy to niezapowiedzianą wizytą. Wtargnięcie brzmi, jakbyśmy byli przestępcami. Rozumiem, proszę pana. W takim razie to wyprawa po zasoby. Nie wiem, jak długo nasza zdobycz pozostanie w obecnym miejscu. Rozumiem. Powinniśmy się spieszyć. Jak wielką siłę ognia ma ta AIM? Wygląda na to, że sporą. Jak wiele zbudowali przy użyciu technologii, którą ukradli Stark Industries pod New A? W tym momencie trudno powiedzieć. Prawdopodobnie wiele. Karma mi nie sprzyja. Oh shit. Metaforyczny zegar tyka, proszę pana. Zbroja świetnie sobie radzi. Czy nazywanie tego zbroją nie jest trochę na wyrost? Dobra, czemu ja nie robię uników? Zabawne. No? Stwórz pyskate SI, mówiłem. Będzie śmieszny. Ta winda jedzie na lądowisko, na które musimy się dostać. Rozumiem. Spójrzcie na to wszystko. Z którym państwem AIM chce rozpętać wojnę? To uzbrojenie też przypomina pańskie projekty. Aż ma się ochotę je wysadzić. A, pokonaj wszystkich przeciwników, okej. Okay. Level up. Proszę wejść do windy. Okej. No to do windy, hop. Zabierzmy ten obwód żelowy i wynośmy się, zanim AIM ściągnie armaty. Dosłownie. Pełna zgoda. Można śmiało powiedzieć, że pani Rapacini chętnie by zatańczyła na pańskim grobie. Dzięki, Jarvis. Teraz mam w głowie obraz Moniki, która robi taniec robota na moim nagrobku. Przepraszam, sir. Jeśli się nie mylę, okręt desantowy powinien być na wprost. O, to mi wygląda na przytulną miejscówkę. Gdzie jest mój desantowiec, do cholery? Skanuję.
Okręt desantowy został przeniesiony w bezpieczniejsze miejsce na wprost. Nie zdołamy tam dotrzeć, nim wystartuje. Dotrzemy, jeśli przeciążymy zbroję o 300% i obierzemy bezpośrednią trasę. Może pan dosłownie wybuchnąć, a ten kanion jest radziecki. Tak, ale muszę poczuć szybkość. Zrób to, Gus, i zagraj coś szybkiego. Wow! Pańska zbroja nie jest niezniszczalna. Nie musi być. Ja pierdzielę. Rękawice wydają dziwne dźwięki. Nic dziwnego. Właśnie stracił pan obwód tłumienia. Proszę się nie zatrzymywać. Nie mam zamiaru. To moja szansa, żeby odkupić się za dzień A, pomóc małej, a przy okazji zasadzić kopa George'owi. No raczej, że nie zamierzam się zatrzymywać. Okręt desantowy grzeje się. Uwaga, artyleria wzięła pana na cel. No to przybix. Coś się zbliża. Zajmę się tym! Okręt desantowy ma osłony. Zużyj całą pozostałą energię zbroi, żeby odpalić EMP, gdy się zbliżę. Doleciał. Gotowy. Jest git. Jarvis! Jestem. Przeskanowałem desantowiec. Zawiera części, które pozwolą naprawić maszynę produkcyjną Chimery. Świetnie. Sprawdźmy, co u dzieciaków i wracajmy. Nice. Łatwa misja w sumie. Podobała mi się. Kamala, słyszycie mnie? Głośno i wyraźnie. Bruce jest w pokoju Harm i udaje, że jest... Nawet nie chcę wiedzieć. Jak misja? Zakończona sukcesem. Wkrótce będziemy mieć nowe ciuchy. Maszyna produkcyjna niedługo znów będzie działać. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć Bruce'a w nowych spodniach do jogi. Dobra, kontynuujemy kampanię, nie? Chimera, 1-0, misja kampanii, poziom trudności łatwy, grupa uderzeniowa, docieranie do celu, okej. Cóż, nieźle się bawiłem. Dobrze jest wrócić do gry. Tak, proszę pana. Było idealnie. Ach, widzę, że aktualizacja pochlebstw działa. A teraz zajrzyjmy do naszej zdobyczy. Ach, rozbiliśmy bank, kolego. Doskonale. Miło mi to słyszeć. Szczególnie, że pańska obecna zbroja jest w tej chwili, jakby to ująć, kaput. Ale i tak było warto. Ten sprzęt wydał mi się znajomy. To wszystko oparto na moich projektach. Niektóre są prawie identyczne. Rzeczywiście korzystają na zakupie Starkey Industries. Liczyłem, że nie skorzystają z aktywów. Okej. Poczuliście wstrząsy dziś rano. Tu jakoś mogłem przejść chyba, czy nie? A, nie mogę przeskakiwać, okej. Schematy. Za różne akcje można otrzymać schematy. Można je rozszyfrować za pomocą maszyny produkcyjnej na pokładzie Helicarriera. Używa się ich do produkcji strojów, które zmieniają wygląd bohaterów. Odszyfruj. Okej. I co teraz? Mamy strój Iron Mana? Mamy. Dobra. No i to mi się podoba. O! Zrób mi zdjęcie, Jarvis. Wyglądam niesamowicie. Dobra robota, ser. Odblokowano nowe zdolności bohaterskie. Zdolności bohaterskie atak i nadzwyczajnego bohaterstwa są teraz odblokowane. Tab, a następnie przejdź do nowej zdolności. Naciśnij E, aby przejść do podmenu specjalności, gdzie znajdziesz informację o każdej zdolności bohatera.
To są nadal wysprawy. Okej. To sobie wezmę. O matko, ile tego mam. Nie no, ten najlepszy wiadomo. Następna jest wyprawa bohatera, niezwyciężony Iron Man, wybierz dowolną misję. Dobra, to wyprawy mnie nie interesują, tak jak mówiłem. Twoja kolej. Oprócz maszyny produkcyjnej udało mi się przesłać również zasilanie do innych obszarów, w tym magazynu towarowego. Wykrywam w pańskim magazynie jakiś stary sprzęt, sir. Mam go spalić? Co? Nie! To nie są śmieci, Jarvis. To moje rzeczy. Rzucę na nie okiem. Jak pan sobie życzy. Okej. Przestrzeń w ekwipunku. W szafce z ekwipunkiem przechowywane są nadmierne elementy wyposażenia i artefakty. Elementy tego typu, które nie zostały zebrane w trakcie misji lub które zostały przeznaczone, kiedy miejsce w ekwipunku było pełne. Są automatycznie przesyłane do szafki z ekwipunkiem. Szafka z ekwipunkiem może pomieścić maksymalnie 300 przedmiotów na raz. Wątpię, że coś tu jest, ale... Widzisz, coś starego. Nie są śmieci. Istotnie. Jestem pewien, że użyje go pan, by przechowywać w nim kolejne skarby. Sir, nazwane wyposażenie. Z Shield są już na pokładzie Chimery. Agentka Morales jest w centrum dowodzenia. Może nam pomóc z brakującymi częściami do Chimery. Jest najlepszy. Prześlij współrzędne do stołu strategicznego. Nazwane wyposażenie posiada określone atrybuty. Atrybuty zwiększają się określonych zdolności bojowych i mogą znacząco wpłynąć na efektowność atutu wyposażenia oraz umiejętności. Specjalizuj słabe i silne strony bohatera, by zmienić styl gry. Przenieśmy to sobie do bohatera. I tak założymy to, co jest najmocniejsze. A resztę sobie rozmontujemy. Szkoda, że nie ma możliwości rozmontowania wszystkiego naraz. To by miało sens. Okej. Dobra. Cele. No to nadal nie. Robimy kampanię. Hej, Avengerze. Mam dla ciebie zadanie. Witam. Powiedziano mi, że mamy gości z S.H.I.E.L.D. Panie Stark, przepraszam. To zaszczyt. Jestem agentka Alisande Morales. Będę pańską łączniczką z S.H.I.E.L.D. Niech pan do mnie zajrzy, jeśli będzie pan miał trochę czasu. Jest sporo do zrobienia. Miło cię poznać, Morales. Potrzebuję kilku części, żeby poderwać tę dziecinkę w powietrze. Przy okazji może uda się upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu i pomóc starym kumplom z S.H.I.E.L.D. Mamy takie informacje. Oby to wystarczyło. Zadania frakcji. Zadania frakcji pozwalają zdobyć doświadczenie PD frakcji. Jeśli zgromadzisz dość PD frakcji, możesz awansować na wyższą rangę, co zapewni ci nagrody i odblokuje dostęp do wyposażenia wyższego poziomu u handlarzy danego ugrupowania. Zbieraj jednostki. Pokonaj dostępną liczbę ciężkich. Zadania frakcji. Wiedziałam, że możemy na ciebie liczyć. Doskonale. Znaczy wezmę to po prostu, ale wątpię, że to zrobię. Pomożesz? Naprawdę? To naprawdę wiele zmieni. Sir, kurde, może robić jednak wszystko. Przedstawiciel S.H.I.E.L.D. i obecnie przebywa we wspólnej sali. Okej. Okay. Aha. Halo, Avengerze. Masz ochotę na metamorfozę? Nie, dzięki, mam to w dupie, tak szczerze mówiąc. To są przedmioty kosmetyczne.
Nie chcesz ufundować mi kawy? Serio? Agent Levine jest już w hangarze. Jeśli ma pan chwilę, zapewne może panu pomóc w kolejnych ulepszeniach wyposażenia. No dobra, jak jest w hangarze, to idźmy. Ale tu widzę, że na razie będziemy biegali, a nie walczyli. O, tutaj! Ranga we frakcji. Zdobywanie doświadczenia frakcji zwiększa rangę we frakcji. Wyższe rangi odblokowują możliwość zakupu lepszego wyposażenia od handlarzy frakcji. Zaliczaj zadania, misje i wyprawy dla danej frakcji, aby zwiększyć rangę we frakcji. Wywalone mam to, tak szczerze mówiąc. Ale to mi się podoba, bo tu są fajne rzeczy, które mogą się przydać. To jest na przykład dla Hulka, to jest dla Kamali. No. Dla Ironmana 3. Nic tym razem. Radzie olać. Sir, moje skanowanie wykryło dwa potencjalne źródła rdzeni inicjatora. Potencjalne? Dlaczego potencjalne? Niestety, ze względu na systemy zabezpieczeń AIM, ustalenie dokładnego źródła sygnatury z tej odległości jest niemożliwe. Ach, kolejne słowo, którego nie lubię. Dobrze, podwoimy nasze szanse. Bruce, Kamalo, podejdźcie do stołu strategicznego. Jesteśmy w drodze. Okej. Okay. To mi się podoba, no. No ale robimy na razie kampanię, no zobaczymy, czy później będziemy coś jeszcze chcieli robić. Wszystko zależy od was też. Na razie lecimy z kampanią. Zarządzanie poziomem wyzwania. Niektóre misje mogą początkowo okazać się zbyt trudne w trakcie przypadku. Zwiększ poziom mocy wyposażenia, aby podnieść poziom mocy bohatera lub niżej poziom trudności w menu opcji. Niektóre misje dają możliwość powrotu do quinjetu z menu pauzy. Pozwala to na rozegranie innych misji celem podniesienia siebie bohaterów bądź podejścia do aktualnej, lecz inną gratulacje postacią. Sterowanie. Naciśnij Escape, następnie wybierz wróć do Quinjetu, aby w razie potrzeby wrócić do Quinjetu. Bez sensu. No to są nadal te misje, nie? Które mnie tak nie za bardzo interesują, a tu jest kampania. To jest kampania, nie? To są jakieś tam questy dodatkowe, szkolenia i tak dalej. Więc znaczek A będzie kierował nami przez cały czas, więc lecimy. Samotnie przeciwko AIM. AIM prowadzi niebezpieczne eksperymenty na Manhattanie z wykorzystaniem technologii reaktora łukowego Tonego, aby ponownie uruchomić silniki Chimery. Tony musi przedrzeć się do laboratorium i ukraść ten niezbędny podzespół. Okej. Okay. Słuchajcie, mamy zadanie do wykonania. Fajna zbroja! Tusze! Jak możemy pomóc? Jarvis odkrył kilka sygnatur cieplnych, które mogą być rdzeniami inicjatora, ale znajdują się w kompletnie różnych punktach. Jako że zależy nam na czasie, musimy udać się w oba te miejsca jednocześnie. Bruce, ty i Kamala przeszukacie pogranicze pustkowi, a ja sprawdzę to miasto na wschodnim wybrzeżu. Przy odrobinie szczęścia w jednym z tych miejsc znajdziemy rdzenie inicjatora. Jasna sprawa. Okej. Okay. Już miałem przytrzymać to. Jarvis, ile jeszcze? Wkrótce dotrzemy na miejsce, sir. Świetnie. Musimy znaleźć te rdzenie inicjatora i wrócić do napraw. To tylko kwestia czasu, zanim AIM odkryje lokalizację Chimery i będziemy potrzebować uruchomienia naszej bazy. Rany, ale dobrze wyglądam w tej zbroi. Obłędnie, sir. Masz pełną rację. No, wygląda zajebiście, szczerze mówiąc. Wow. Gdzie są wszyscy? Wygląda na to, że AIM ewakuowało miasto w związku z obecnością Inhumans. Brzmi jak idealna wymówka do eksperymentów z niebezpieczną technologią. Możliwe, że twoje odczyty były prawidłowe. Duża liczba rdzeni mogłaby zasilić ich badania. Ośrodek jest silnie strzeżony. Należy spodziewać się oporu. Chcesz powiedzieć, że nie ucieszą się na mój widok? Szokujące. Prawdziwe miasto duchów. Jarvis, jak daleko do tego ośrodka? Zaledwie kilka metrów, sir.
Jestem zawiedziony, że tu serio nie ma żadnej skrzyni, nie? Z tyłu. Ktoś jeszcze jest w pobliżu? Ludność cywilna? Ewakuację rozpoczęto dziś rano. Dobrze. Nie możemy pozwolić, by tym razem komuś stała się krzywda. Prosimy nie wchodzić w linkę. Taki atak to mi się podoba. Doszło do incydentu. Należy natychmiast opuścić teren. Uwaga, zagrożenie awaryjne. Zwiadowcze platformy powietrzne. Jest coś, czego AIM mi nie ukradła? Powtarzam, mieszkańcy muszą się ewakuować. Uwaga, zagrożenie awaryjne. Da się to rozwalić? Nope. Jednemu z naszych sojuszników z SHIELD przydałaby się pomoc. Elo. Jak to otworzyć? A, tu jeszcze jeden żyje. A, po prostu się samo otwiera. Siema. Pomóżcie mi, Avengersi! Błagam pomocy! No już. Doceniam waszą pomoc, Avengersi! Nie ma sprawy. W pobliżu laboratorium wykryto kilku wrogów. Proszę uważać przy podejściu. Nie można być pewnym ich wrogości, póki nie zaczną strzelać. 200 IQ. Dobra, ludki, myślę, że zakończymy sobie ten odcinek w tym miejscu. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić kciuka, komentarz i suba, jak jesteście nowi. Z dzwoneczkiem oczywiście. Wbijajcie też na streama. Link do Twitcha macie oczywiście w opisie, tak samo do Facebooka, Instagrama czy Discorda. Zapraszam na streamy, na Facebooki, Instagramy, Discordy i drugi kanał YouTube'owy. Też jest w sumie link w opisie. A na dziś to tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. W sumie nie wiem, czy dzisiaj nie jest sobota, jak to puszczam, więc możliwe, że o 17 jest kolejny odcinek. A jak nie, no to jutro. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Cześć. Let's try this again.